Dwa doświadczenia na temat napięcia powierzchniowego. Mam tutaj miskę z wodą, woda z kranu i spróbuję zobaczyć, czy potrafię nauczyć pływać zwykły spinacz. Taki druciany spinacz, no drut, z którego wykonany jest ten spinacz, ma gęstość większą niż gęstość wody, więc siła wyporu będzie mniejsza od ciężaru i spinacz powinien utonąć, a jednak jeżeli go odpowiednio sprytnie położę na powierzchni wody, być może będzie się na niej utrzymywał. Jak to zrobić? No ja wziąłem chusteczkę higieniczną, rozdzieliłem ją na warstwy, urwałem taki kawałek, no i teraz delikatnie położę tą chusteczkę higieniczną ze spinaczem na wodzie. Poczekam chwilę, chusteczka powinna nasiąknąć i utonąć, to trochę jej pomogę. Już utonęła, a spinacz, jak widać, pływa. Prawda? Spinacz, jak widać, pływa i widać też zupełnie dobrze, jak powierzchnia wody ugina się pod tym spinaczem. Tak jakby była elastyczną warstwą. No tą elastycznością powierzchni wody zajmowaliśmy się właśnie na ostatniej lekcji. Dobrze, no więc to jest pierwsze doświadczenie.